Bitwa stoczona 150 lat temu na ulicach Opatowa miała ogromny wpływ na dalsze losy powstania styczniowego, nie tylko w naszym regionie. No niestety, bitwa opatowska była bitwą tragiczną, ostatnią z wielkich bitew stoczonych w czasie powstania styczniowego. Praktycznie można powiedzieć, że bitwa opatowska zakończyła powstanie styczniowe i to nie tylko na ziemiach tutaj, na ziemi opatowsko-sandomierskiej, ale również na terenie całego Królestwa Polskiego. No, bitwa ta była przez wojska powstańcze przegrana. Korpus Hauke-Bosaka został ostatecznie rozbity i po tej bitwie już wojska powstańcze tutaj na terenie Królestwa Polskiego praktycznie się nie odrodziły zupełnie. Uroczystości rozpoczęły się przy Bramie Warszawskiej, gdzie w miejscu bohaterskiej śmierci powstańczego kapelana księdza Franciszka Przybyłowicza odsłonięto tablicę pamiątkową. Kontynuowano je na rynku przed pomnikiem dowodzącego atakiem Polaków na Opatów i powieszonego przez Rosjan właśnie w tym miejscu majora Ludwika Topora Zwierzdowskiego. Tutaj dzisiaj jesteśmy wszyscy po to, ażeby po pierwsze przypomnieć tych bohaterów, którzy 21 lutego właśnie walczyli i zginęli, bądź odnieśli rany, ale także po prostu tych wszystkich bohaterów, którzy w obronie ojczyzny, w obronie wolności, w dążeniu do odzyskania wolności składali ogromną ofiarę. Bitwa opatowska pokazała światu, chociaż nie dała nam wolności, nie dała nawet odrobiny wolności, ale pokazała światu, że Polak nie sługa, nie zna co to pany, nie da się zakuć przemocą w kajdany, bo wolnością żyje, do wolności wzdycha, bez niej jak kwiatek bez wody usycha. Obchodom 150. rocznicy Bitwy Opatów towarzyszył okolicznościowy koncert oraz otwarcie dwóch wystaw, które trafiły do Opatowskiego Ośrodka Kultury za sprawą Roberta Grudnia. Nie jest to jedna impreza, tylko złożenie kwiatów pod pomnikiem, prawda, co jest bardzo ważne, ale gdzieś to w świadomości jednak ucieknie, bo nie ma tej takiej edukacji szerszej. A tutaj są tak trzy wystawy, prawda? Jest jedna z najważniejszych wystaw w ogóle związanych z powstaniem styczniowym, jaka powstała w Polsce, gorzka chwała, przygotowana przez zawodowych historyków, profesjonalistów z Muzeum Niepodległości Warszawy. To jest ta wystawa, która jest tutaj z tyłu, którą możemy podziwiać przez dwa tygodnie, aż ona objecha prawie całą Polskę, była w różnych małych miasteczkach, dużych miastach i jest istotne, żeby też właśnie przez tą wystawę przeszły szkoły, bo to jest taka pigułka, też lekcja historii, jak to niektórzy nauczyciele mówią, ale nam się ta wystawa przyda, przecież to do egzaminów jak znalazł na maturę albo na zakończenie gimnazjum. Jest też wystawa tutaj gorzka chwała, to jest akurat, to są fotokopie, które ja zgromadziłem, Artura Grottgera i też ta wystawa właśnie jeździ po Polsce, bo też chodzi o to, żeby właśnie poprzez obraz pokazać jednak tą historię powstania styczniowego. Artur Grottger, o ile wiem, na żadnej z tych rycin nie uwiecznił Opatowa jako takiego, ale można wyczuć taki klimat, który panował wtedy, ponieważ Artur Grottger był świadkiem pewnych wydarzeń, natomiast oczywiście Opatowa samego nie malował. Natomiast ta druga wystawa jest bardzo ciekawą wystawą, na której zostały zaprezentowane właśnie między innymi postacie, które związane są z powstaniem i to nie tylko Polacy, ale również i na przykład Rosjanie. Również ryciny, również nawet zdjęcia, które w tym czasie były wykonywane, bo już wtedy fotografia oczywiście była. W spektaklu poetycko-muzycznym pod tytułem Był taki rok 1863-1864 razem z Robertem Grudniem wystąpiła gwiazda polskiego kina, teatru i telewizyjnych seriali Grażyna Barszczewska. Dobrze, że te takie wielkie wzloty historyczne, czy one były zwycięskie czy mniej zwycięskie, ale były wzlotami i że się o nich pamięta. Myślę, że bez takiego fałszywego nabijania niepotrzebnych słów trzeba to szanować, trzeba o tym pamiętać i trzeba o tym mówić właśnie jak to w jednym z wierszy mówi poeta i dzieciom i wnukom. Opatowie była już pani kiedyś, czy to pierwszy raz? Pierwszy. I jak wrażenia? No wie pan, to co mogłam przejechać tutaj, widziałam piękny budynek historyczny. Ja jestem w ogóle, tak. Ja uważam, że bardzo, bardzo powinno się chołubić takie miejsca. Ja bardzo lubię mniejsze ośrodki, mimo że jestem warszawianką i no ale to szeroki temat, jak Warszawa w tej chwili wygląda, prawda? Są enklawy piękne, no ale są też, spójrzmy, zasłonę milczenia. Natomiast takie ośrodki, gdzie ta historia zaznaczyła się tak pięknie, powinniśmy o nich pamiętać zawsze.
Obchody 150. rocznicy Bitwy Opatowskiej będą kontynuowane w piątek 28 lutego. Wtedy w Opatowskim Ośrodku Kultury o 17 będzie otwarta kolejna wystawa i tytuł to Powstanie styczniowe w prasie zagranicznej, ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura. Po wernisażu w koncercie Każdemu marzy się wolność, Marsz Marsz Polonio wystąpi solistka Teatru Muzycznego w Łodzi Sylwia Strugińska, której tak jak Grażynie Barszczewskiej będzie akompaniował Robert Grudzień. Oczywiście będą to pieśni Powstania Styczniowego, a także muzyka Fryderyka Chopina. Pieśni Fryderyka Chopina, które nie były napisane oczywiście w Powstaniu Styczniowym, tylko w Powstaniu Listopadowym, ale zawsze ta muzyka do dzisiaj również i w stanie wojennym, i w czasach stanu wojennego i w 14 roku, i w 18 roku, nie mówiąc już o Powstaniu Styczniowym, zawsze muzyka Chopina była obecna, choćby przez Norwida, fortepian Chopina, który został wyrzucony właśnie w Powstaniu Styczniowym. Będzie to koncert na pewno bardzo ciekawy, a przede wszystkim w wykonaniu jednej z najwybitniejszych solistek młodego pokolenia w Polsce. Serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert Marsz Marsz Polonii 1863.